Japońska firma Tomy, która od 90 lat produkuje zabawki i akcesoria dla dzieci, przygotowała specjalną serię z Kubusiem Puchatkiem. Mamy tutaj ulubionego bohatera filmów wszystkich dzieci z masą najróżniejszych zabawek. Zobaczymy wśród nich i Wańkę Wstańkę, którą można schować jak matrioszkę, czyli babę w babie, do coraz to większego opakowania. I w prosiaczka możemy z powrotem schować. Dzieci będą rozwijały swoje zdolności motoryczne, będą musiały prawidłowo umieścić, złożyć obie części, tak żeby one złożyły się w jedną całość. Zabawki są bardzo dobrze wykonane, co powoduje, że z łatwością można je złożyć i rozłożyć, precyzyjnie trafiają, dociśnięte, stają się na tyle stabilne, że pozostała część nie wypada. Mamy tutaj też sortery. Tu jest taki sorter, do którego dołączone są różnokolorowe bryły, które należy prawidłowo umieścić w kubusiowym słoiku na miód. Częścią tego sortera są takie foremki, które możemy ustawiać w taki sposób, aby do siebie pasowały. Zabawka będzie też świetną zabawką do wody, dlatego że będzie można nią przelewać w różny sposób wodę, no i będziemy mieli różny strumień. Myślę, że też sprawdzi się jako zabawka do piasku. A to, że jest dobrze wykonana, nie zaszkodzi to i dzieci będą się nią długo bawić. A tutaj, słuchajcie, jednoręki bandyta dla maluszków. Mamy bohaterów bajkowych. Po naciśnięciu danego przycisku on się przekręca w różne strony. Dostosowane do małych paluszków. Moje już zupełnie inaczej sobie z tym radzą. No i myślę, że nie jedna historia i bajkowa opowieść na podstawie tych obrazków będzie opowiedziana przez mamę, tatę lub samo dziecko. A to ulubiona żujka dzieci. Taka książeczka, którą jednocześnie można zawiesić przy łóżeczku dziecka, przy wózku dziecka, czy także w samochodzie, przy foteliku samochodowym. Jest szeleszcząca, zrobiona z materiału, więc można ją z powodzeniem uprać w pralce. Ma grzechotkę, tu umieszczono. Różne faktury materiału. No i bardzo ciekawa szeleszcząca. Dzieci będą ją z przyjemnością żuły podczas ząbkowania, ale też myślę, że łatwiej będzie opowiedzieć całą historię kubusiowych przygód, patrząc na bardzo ładnie wykonane ilustracje, takie intensywne, soczyste, kolorystycznie, jeżeli po kolei będzie nasz maluszek przekręcał stronę. I kolejna rzecz, która jest częścią zestawu Kubusia Puchatka, to karuzela. Karuzela, która świeci w nocy, która gra, która także jest na pilota, bo jeżeli nasz maluszek się obudzi i troszkę zaczyna rozrabiać, możemy z odległości uruchomić ją, tak żeby grała lub zabawiała dziecko pod wieczór światełkami. I tutaj Kubuś razem z naszymi bohaterami może krążyć wokół głowy dziecka i zajmować jego uwagę, ćwiczyć wzrok, skupienie, tak żeby dziecko rozwijało się prawidłowo i w ciekawy sposób poznawało świat.